Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marek. Jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących, co już pewnie wiecie. Słuchajcie, spotykamy się tutaj dzisiaj, no, z Nielada bo w końcu nadeszła pora na nagranie drugiej części tego darmowego szkolenia, które co około 4, 6, 8 tygodni będę Wam cyklicznie wrzucał. Uwierzcie, e, że pierwszy odcinek był takim, no, przetarciem szlaków. Słuchajcie, to była długa prezentacja, dużo notatek, tak samo jak dzisiaj. Przed nami pewnie około godzina materiału, co zresztą widzicie... Może 40 minut wyjdzie, może godzina 15? Nie wiem. Zależy, jak się rozgadam i zależy, jak sprawnie pójdzie mi przekazanie wam wiedzy. Yy, I tutaj dzisiaj, porozmawiamy sobie o tym w jaki sposób szukać tych nowych projektów kryptowalutowych, żeby wykorzystać również ten okres Bessy. Wiadomo, część z Was może oglądać ten film na przykład za dwa lata, czy trzy lata. Pozdrawiam z przeszłości, ale niektórzy z Was słuchajcie, mogą to oglądać na bieżąco no i znajdujemy się w momencie, gdzie ten Bitcoin oscyluje w okolicach 20 tysięcy dolarów. No i gdy tak jest, to słuchajcie, często nadarzają się okazje ku temu, żeby właśnie znaleźć te projekty, które gdzieś tam dopiero z podziemia wychodzą, pożonie na tym zarobić Pakując się w nie od samego początku przy minimalnie niskich cenach, z uwagi na kondycję rynku. No i ja, jako osoba, która gdzieś tam od kilku lat inwestuje w kryptowaluty waltcoiny, miałem kilka takich sytuacji, więc z praktyki mogę Wam opowiedzieć, jak wyszukiwałem coiny, które zrobiły nawet razy 150, razy 130. Zdarzyło mi się i tak częściowo skeszowałem się na samej górce, więc po prostu zdarza się to, jest to możliwe, gdzie z takich 1000 złotych robicie 130 tysięcy, a z 10 tysięcy robicie milion złotych. Są to sytuacje, Sytuacja jest skrajna. Ale nie powiem, że nieprawdopodobne. Mam kilku znajomych, którzy zrobili to samo. Wiadomo, że nie zawsze pakuje się całe oszczędności w takie projekty, bo nie wiadomo, czy to akurat ten wybije. Ale jeżeli mamy trochę intuicji, to jesteśmy w stanie, słuchajcie, nieźle zagrać. I chcę Wam po prostu przekazać całkowitą wiedzę w pigułce, którą ja mam i którą jestem Wam w stanie zaprezentować w ciągu dzisiejszego wystąpienia, w ciągu dzisiejszej prezentacji. Trochę dzisiaj będę mówił, więc przygotowałem sobie dwie szklanki wody, nie było jednej dłużej. W formie anegdotki Wam to opowiadam, żeby zobaczyć, jak to bardzo jest wyczerpujące dla człowieka, żeby przekazać taką wiedzę w pigułce. No ale dobrze. Już teraz bez żartów zaczynamy temat dzisiejszego wystąpienia. Czyli słuchajcie, wydaje mi się, Szczególnie, że jesteśmy w takim miejscu, które zrzesza osoby początkujące, że naprawdę dużo, dużo osób szuka tej swojej takiej okazji. Robiłem niejednokrotnie ankiety, statystyki i wychodzi na to, że mało kto rzeczywiście inwestuje w bitcoina, bo osoby, które mają tysiąc, pięćset złotych, pięć tysięcy złotych, dziesięć tysięcy złotych, chcą zrobić razy ileś, zamiast przykładowo zrobić razy trzy w przeciągu dwóch, trzech lat. I ja was rozumiem i to w pełni. Sam tak miałem, teraz poniekąd zawsze to mi towarzyszy. Po prostu chciałbym, żebyście po dzisiejszym szkoleniu wyszli o dużo. Dużo mądrzejsi, o dużo tacy bardziej e, roztropni, i dzięki czemu to rzeczywiście będzie możliwe, żeby nie tak na rausz po prostu tracić pieniądze na skamach, tylko żebyście nauczyli się w końcu, jak to robić, bo rzeczywiście można mieć takie podejście, że inwestujemy tylko w altcoiny i jest to w pełni racjonalne i potrzebne, jeżeli ktoś sobie to fajnie poukłada. E, więc słuchajcie, ja wam to dzisiaj ułatwię. Przynajmniej szczerze, jest to ciężkie zadanie, więc po prostu najpierw zacznijmy od tego, co dokładnie omówimy. Na wstępie podzieliłem to wszystko na trzy części. Całą tą dzisiejszą prezentację, żebyśmy to krok po kroku sobie fajnie rozgospodarowali i rozłożyli w czasie. Zaczniemy od podstaw, od tego w jaki sposób to wszystko powinno działać, jakie są fundamenty i nasze psychologiczne, i rynku. Potem przejdziemy do nauki o teorii, czyli takich różnych właśnie smaczków, które jestem Wam w stanie przekazać. A na sam koniec coś, co niedźwiadki lubią najbardziej, chyba tak się mówi, czyli już taka żywa praktyka. Pokażę Wam na przykład gdzie szukać takich altcoinów, jak weryfikować teamy, jak robić analizy fundamentalne, dosłownie wszystko, co jestem w stanie Wam przekazać w ciągu takiej godzinnej około pigułki. Więc słuchajcie, między innymi będą rozmowy o tym, jak ocenić projekt krok po kroku, o najważniejszych wskaźnikach projektowych, właśnie ta analiza fundamentalna, analiza whitepapera, co jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna. Porozmawiamy sobie również o tym, w jaki sposób weryfikować team i czy są to rzeczywiście odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. No, i trochę o najważniejszych informacjach na temat tej tokenomiki, tokenomii, zwał jak zwał. Słuchajcie, matematyka gra kluczową rolę, szczególnie w momencie, gdy chcemy na projekcie zarobić, bardzo ważne jest, żeby być w stanie sobie to wszystko policzyć. No, i trochę właśnie tego przygotowania finansowego, psychologicznego i podejścia realistycznego do rynku nikomu, słuchajcie, nie zaszkodzi. Więc przechodząc do następnego slajdu, chcę Wam po prostu tak na chwilę przeszkodzić i opowiedzieć, kim jestem. Może część z Was mnie nie zna, opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, nazywam się Marek Steeler. Większość osób nie kojarzy się z tego kanału czy z jakichś innych przedsięwzięć. Już w sumie od ponad 17 miesięcy czy 18 miesięcy realizuję kanał Kryptowaluty dla Początkujących. Jestem jego założycielem i osobą, która gdzieś tam to wszystko spina w kupę. Mamy już pewien team, osoby, które są mi w stanie pomagać w codziennych obowiązkach, no bo trochę się tego nagromadziło. Jak widzicie, idziemy jak burza. Pomimo tego, że rynek jest no, niełaskawy, cały czas dochodzą nowi subskrybenci. Serdecznie witam na pokładzie e, i lecimy dalej. Więc w poprzednim odcinku, czyli w pierwszym odcinku tego darmowego szkolenia, które będzie kompleksowe, będzie łącznie kilkanaście odcinków około godzinnych, gdzie krok po kroku przejdziemy przez wszystkie sektory rynku, a na sam koniec, pewnie za dwa lata czy półtora roku, wydam dla Was taki całkowity kurs, też darmowy, na YouTube'a, 6-8 godzin, zrealizowany po prostu z całą ekipą filmową, gdzie będzie to takie podsumowanie w, takiej, w takim wydaniu wręcz interaktywnym tej całej wiedzy. Jako pierwszy kanał w Polsce, e, no po prostu na tacy zaserwuję Wam około 24 godziny wiedzy, po których każdy będzie w stanie rynek kryptowalut zrozumieć, co najważniejsze, nie traci na nim pieniędzy i zarabiać. Więc słuchajcie, ta darmowa seria szkoleń to coś, co właśnie chodziło mi długo po głowie. E, zrezygnowałem ze stworzenia płatnego szkolenia, bo według mnie jest tego finalnie za dużo na rynku. Nie chcę też być nazywany naganiaczem czy osobą, która gdzieś tam sprzedaje swoją wiedzę. Ogólnie, żebyście mnie źle z zrozumieli, ja nic do tego nie mam. Uważam, że powinno się monetyzować swoją wiedzę, powinno się, słuchajcie, sprzedawać to, co jest się w stanie, ale jeżeli podjąłem decyzję, że robię to za darmo, bo jestem przykładowo w stanie w jakiś inny sposób zarabiać, no to. Chyba dobrze dla was, to nie? Ktoś w końcu musiał. I następny odcinek, czyli trzeci, tam zapewne 4, 6, 8 tygodni, będzie poświęcony słuchajcie, temu, gdzie znaleźć najlepsze informacje o kryptowalutach, w jaki sposób wyszukiwać newsy, analizy, e, jakieś sytuacje geopolityczne, które wpływają na cały rynek, więc zostańcie tutaj śledźcie na bieżąco. W poprzednim materiale wiele osób w komentarzu czy tam na jakichś diemach pytało mnie, w jaki sposób mogą się odwdzięczyć. E, chcieli tam wysyłać mi jakieś nawet pieniądze, żebym podawał adresy woletów, ale słuchajcie. Zacznijmy od tego, że ogólnie mam się dobrze. Mam się dobrze, mam zespół, mam firmę, nie narzekam. Nie wiadomo, swoje zarobiłem. Ale jeżeli ktoś chce się odwdzięczyć, ma taką potrzebę, to po pierwsze możecie zarejestrować się na giełdzie z mojego linku. Ja współpracuję ambasadorsko z Bybitem. Korzystam z tej giełdy cały czas. Jest na niej Lunchpad, Lunchpool. Słuchajcie, są różnego rodzaju nowe listingi. Można stajkować coiny, można grać na dźwigni. Są konkursy, co miesiąc jest wszystko. Po prostu współpracuję z nimi kompleksowo. Więc jeżeli chcecie tam ze mną być, i po prostu współtworzyć wspólnie... Kanał, y, organizować sobie razem te różne przedsięwzięcia, to na samej górze w opisie znajdziecie link do Bybita. Kliknijcie, zarejestrujcie się, wrzućcie sobie jakieś tam pieniądze na start i zobaczcie, jak to wszystko działa. Jest cała dedykowana playlista o Bybit'cie. Teraz Macie ją wyświetloną na ekranie możecie zobaczyć filmy poradnikowe, w jaki sposób ja tam się poruszam, co tam robię, jak działam, żeby zarabiać. Druga rzecz, po prostu z wdzięczności, bo nic was to nie kosztuje, możecie zostawić subskrypcję, kciuk w górę, komentarz pod tym filmem i wysłać film znajomym, no bo myślę, że to taka będzie forma fajna gratyfikacji. I pomoże mi się dalej rozwijać. Po trzecie, słuchajcie, w dniu publikacji tego filmu jeszcze sklepu nie ma, ale gdy oglądacie to po kilku tygodniach, to już wielką premierę ma za sobą sklep www.kdpmyślsklep.pl. No oczywiście, sobie tak powiedziałem dla Beki, ale no, kdpmyślsklep.pl to twór, który gdzieś tam od kilku miesięcy chodzi mi po głowie, w sumie prawie od roku, od prawie pół roku, zacząłem z jego realizacją. Na start, słuchajcie, merch odzieżowy, niestety jeszcze nie mam koszulki na sobie, bo nagrywam to przed otrzymaniem towaru, a niedługo będę w nich nagrywał. Neony, tak jak tutaj widzicie, różne kolory, różne słuchajcie. Wzory i będzie ich coraz więcej, później będą obrazy kryptowalutowe, różnego rodzaju mamy autorskie, e, może nawet jakieś portfele. E, no nie chcę zdradzać wszystkiego, ale naprawdę warto wpaść. Link również jest w opisie. I teraz dla wszystkich osób, które chcą się jakoś odwdzięczyć, czy kupić sobie takie akcesoria kryptowalutowe bardzo dobrej jakości, bo o to dbamy, Mam kod rabatowy na minus 10%. E, kod brzmi kurs KDP macie go teraz wyświetlanego na ekranie. Wytłuszczonymi literami, żeby nikt się nie pomylił, kurs KDP, razem pisane w koszyku wpisujecie w miejsce na kupon rabatowy minus 10%. I tak jest wysyłka, słuchajcie, za granicę do UK, do Holandii, do Niemiec. Możecie się w padce przykładowo znajomych zrzucić na wysyłkę, która i tak nie jest taka droga, bo zadbałem o fajną logistykę i możecie sobie jakieś wspólne zakupy zrobić. No i na sam koniec to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwijać społeczność. Zostawcie mi followa na Twitterze, na Instagramie i dołączcie do grupy na Telegramie. Na Twitterze robię różnego rodzaju ankiety, informuję was też o filmach oraz jakichś rzeczach, które się dzieją o nowych projektach. Na Instagramie pokazuję moje życie, to, co robię na konferencjach, bo często jeżdżę na przykład do Dubaju, gdzieś tam do Paryża, do Włoch, na konferencje kryptowalutowe, żeby to wszystko od środka zobaczyć. I nagrywam dla Was o tym materiały i na telegramie KDP Wiadomości. Link jest w opisie, albo w sobie wyszukiwarkę na telegramie. Jest słuchajcie, nasza grupa naszej społeczności, gdzie dodaję najważniejsze anonsmenty, newsy, analizy rynku, więc po prostu musicie tam być i my przechodzimy płynnie już do całkowicie praktycznej części odcinka. Ok, więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od podstaw, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ta nasza cała wiedza musi być oparta e, tak naprawdę na solidnych fundamentach. Ja sobie tutaj czasami będę kukał, bo mam no, po prostu tyle rozpisane tego wszystkiego i nie chciałbym nic zapomnieć, prawda? E, I założę się, że z wielu, wielu z Was tak naprawdę myśli albo pomyślało o szukaniu tych projektów z potencjałem w taki następujący sposób, że przykładowo mamy tutaj dwa losowe wykresy, BNB i Chainlink. I wiele, wiele innych kryptowalut miało takie same wykresy, prawda? Eee, to nie do dotyczy tego, czy tego projektu. Wrzuciłem je po prostu taką. No i to wygląda kusząco, co nie? Wygląda to super. Zastanawiamy się, kurczę, czemu ja nie zainwestowałem tutaj, gdy te BNB było po 11 centów, a teraz kosztuje 300 dolarów, czy 200. Albo Chainlink był po 17 centów, teraz jest po tam 5-10 dolarów. A na All Time High był po 50 dolarów, czyli zrobił razy 300, czy razy 250. I słuchajcie. Chodzi w tym wszystkim o to, że to wydaje się wtedy łatwe, że mogliśmy kupić ten projekt wcześniej, gdy ta cena znajdowała się daleko no daleko na lewej stronie wykresu, tak? No, ale tutaj w sumie to nie działa do końca tak. Wiele osób wychodzi z tego założenia, że wystarczy kupić jakąś kryptowalutę wystarczająco wcześnie i w przyszłości na pewno wystrzeli. W rzeczywistości no, to nie jest takie proste. To jest niełatwe wręcz, bo zawsze można być bliżej niż dalej. To po pierwsze, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że gdyby to było takie łatwe, to każdy byłby bogaty. A na giełdzie działa taka zasada, że pieniądze przechodzą z rąk do rąk: pieniądze od tych mniej sprytnych inwestorów, mniej doświadczonych przechodzą do rąk tych starszych inwestorów, tych bardziej doświadczonych. Dlatego zawsze edukacja jest podstawą i własna wiedza praktyczna, to czego mogliśmy po prostu doświadczyć na rynku. I po prostu stara zasada, mówiąc krótko, ta kup taniej, sprzedaj drożej, nie wystarcza, by znaleźć ten odpowiedni projekt, tą perełkę i odnieść jakiś sukces inwestując w niego. Te znalezienie projektu z takim mega potencjałem, z dużym potencjałem, na którym można zarobić, to coś naprawdę trudnego i to trzeba podkreślić, żeby tam nie sprzedawać Wam marzeń. To jest trudne, wymaga wysiłku. W innym wypadku każdy by to robił, gdyby to było takie łatwe, ale jak najbardziej jest to możliwe, szczególnie z odpowiednim przygotowaniem. Właśnie to wszystko nie znaczy, że to jest niemożliwe, prawda? Można zwiększyć swoje szanse tym, że mamy odpowiednią wiedzę, że wiemy jakiś cuczek używać, jak robić analizę. Ja wam to wszystko dzisiaj posegreguję, przedstawię, żebyście po tej godzinie wyszli o niebo mądrzejsi i o niebo sprytniejsi spośród tych wszystkich rekinów na rynku inwestorów. E, więc mam nadzieję, że ta wiedza Wam pomoże, odpowiednie narzędzia, moje doświadczenie, na którym będziecie mogli się opierać. No dobra, ale wracając jeszcze na chwilę do podstaw. E, to zadajemy sobie pytanie, na czym się tutaj wszystkim opierać, od czego zacząć, prawda? Po pierwsze, nigdy nie ma gwarancji na sukces. Tą świadomość trzeba mieć z tyłu głowy, bo bez tego będziemy gdzieś tam mylnie podejmować decyzje. To jest chyba najważniejsze, najbardziej oczywiste, prawda? Trzeba się z tym pogodzić. I u każdego takiego początkującego inwestora te trzy zasady po prostu dobrze przygotują go do szukania inwestowania w nowe projekty, więc mamy tutaj słuchajcie między innymi coś takiego jak poduszka finansowa, świadomość ryzyka i te realistyczne podejście, no i dzięki temu można tylko zwiększać swoje szanse i roz jakby członkowując to na części pierwsze, wiadomo, że musimy, to takie są prozaiczne rzeczy szczególnie, ale dla osób początkujących, dla osób na średnio zaawansowanych, to musi się w głowie utrwalić, żebyśmy się gdzieś tam zabezpieczyli, żebyśmy inwestowali tyle, na ile możemy sobie pozwolić, prawda? Żebyśmy nie kupowali tych altcoinów za pieniądze, które mamy wydać na paliwo, czy kupić sobie za to zakupy w Biedronce za dwa tygodnie, bo to nie zadziała, będziemy cały czas o tym myśleć, sprzedamy na stracie i papa. Pa. Świadomość ryzyka to jest coś bardzo ważnego. Szukanie tych projektów z dużym potencjałem na wczesnym etapie rozwoju wiąże się z dużą szansą, są na utratę pieniędzy. To jest fakt niezaprzeczalny, więc tutaj słuchajcie, działa statystyka i działa matematyka. Te nasze inwestycje musimy potencjalnie rozdzielać na wiele pomniejszych, żeby nie było tak, że przykładowo mamy 10 tysięcy złotych, inwestujemy je w jeden projekt, on upadnie, nie mamy pieniędzy. Wiadomo, to kusi, bo może zrobić razy stoi, będziemy mieli milion złotych, ale unikamy hazardu w jak największym stopniu, unikamy po prostu dozy szczęścia, a bardziej tutaj będziemy bazować na tym, co jesteśmy w stanie przewidzieć, co jesteśmy w stanie zrobić i jak się zabezpieczyć. I tak samo moralistyczne podejście to coś czego musimy po prostu być świadomi nawet przy tej najlepszej wiedzy przygotowaniu strata części zainwestowanych środków to pewnik czasami może być tak że przez rok czy przez pół będziemy na minusie na 70%, ale gdy wytrzymamy to w pewnym słuchajcie stopniu później Możemy bardzo na tym zyskać, bo rynek odbije i będziemy tymi, którzy po prostu wytrzymali, go kupowali na spadkach i tak dalej, i tak dalej. To jest temat rzeka. Mam nadzieję, że częściowo poznaliście go w pierwszej części tego mini szkolenia, czyli o tym, jak zacząć z rynkiem kryptowalut. Więc tak w skrócie jeszcze kończąc ten slajd, chodzi o to, żeby jakby nie szukać na siłę porażki, ale być na nią przygotowanym. Jakby i tak finansowo, i psychicznie móc sobie na nią pozwolić, w głowie i w papierze. I po drugie, to tak muszę wam przekazać. Że nie było jeszcze takiego inwestora, który by nigdy nie stracił. Zawsze ktoś coś straci, tylko chodzi w tym wszystkim o to, że jeżeli 6 na 10 tradeów wam wejdzie, to jesteście w domu. To wtedy statystycznie macie 60% udanych rzeczy, jeżeli macie małe koszty życia i sporą, sporą jakąś tam szansę na szukanie tych altcoinów, spory kapitał lub nawet nie, to po prostu w skali roku zawsze wyjdziecie na plus. Więc tak w skrócie już trzymajmy po prostu emocje na wodzy, musimy być jak ta tafla wody, którą właśnie widzicie. Ja tutaj mam drugi komputer, pewnie częściowo go widać. Tu mam właśnie notatki, no tak na dwa strzały, żeby było mi łatwiej operować. Więc słuchajcie, no tak lekko, humorystycznie do tego wszystkiego podejdę. E, powiem wam, że tak najlepiej byłoby, gdybyśmy byli właśnie jak ta tafla wody, niewzburzona, bez fali, bez wiatru. Bo pieniądze odpalają w nas emocje. To jest taki mega taki temat czasami tabu, taki ciężki dla ludzi. To jest naturalne, bo dzięki temu żyjemy, możemy kupić jedzenie, zagwarantować sobie opiekę lekarską, przeżyć dach nad głową. No, ale jeśli chcemy inwestować, to po prostu nie będziemy efektywni, wiążąc się emocjonalnie z pieniędzmi. Więc musimy być ponadto, odłączyć emocje od tej części pieniędzy, które przeznaczymy na inwestycje w te altcoiny szczególnie, bo to jest najbardziej dynamiczny rynek. Bo po prostu let it go, let it be, co będzie, to będzie. Po prostu w jaki sposób to się skończy, to się skończy. My robimy swoje i patrzymy na to, co się wydarzy. No dobrze, ale porozmawialiśmy sobie krótko o podstawach. Myślę, że czas przejść do tej merytoryki. E, przechodzimy do teorii. Tutaj mamy piękne książki, gdzieś tam oprawione w super skóry i innego w rodzaju oprawy, ale my porozmawiamy sobie po prostu płynnie słownie, tak? Eee, zacznijmy od tego, że te teoretyczne rzeczy, które będą dla Was pewnymi narzędziami, trzeba posegregować, ułożyć w kupę, a korzystanie z nich pomoże wam w waszej misji znalezienia tego projektu, który potencjalnie się prawda wybije. I tak na mam na myśli jedno konkretne narzędzie, które wam teraz pokażę. I chodzi mi, między innymi właśnie o analizę fundamentalną. Jest to temat, który bardzo często porusza na swoim kanale. Jest to jedna z trzech analiz finansowych, które stosują się do wyceny aktywa, prawda? I mówi się też o analizie technicznej, o analizie nawet sentymentalnej, ale są one zdecydowanie, można powiedzieć, takie bardziej trudne do przeprowadzenia na własną rękę. Dlatego skupimy się stricte na tej analizie fundamentalnej i w sporym uproszczeniu zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przykładowo, jeżeli Bitcoin kosztuje 21 pół tysiąca dolarów fundamentalnie na bazie jakichś tam perspektyw na bazie zaplecza na bazie timu zainteresowania na rynku marketingu sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej na świecie wyceniamy wartość bitcoina subiektywnie na 24 tysiące dolarów a jeżeli jest warty 21,5 no to to nam pokazuje szanse na potencjalny zakup ale gdy według nas dużo na tym rynku się nie zmieniło, czyli ta sytuacja jest dalej taka sama, a Bitcoin nagle kosztuje na przykład 32 tysiące dolarów, albo ta sytuacja tylko troszkę się poprawiła, a Bitcoin wzrósł o 50-60% i według nas jest to za dużo, to na przykład możemy zagrać shorta, możemy sprzedać nasze bitcoiny, możemy, słuchajcie, zrobić coś z tym faktem, że według nas troszeczkę to poszło za daleko i zaraz prawdopodobnie będzie korekta. No dobra, ale też tak między teorią a praktyką, to w rzeczywistości nie jest to takie mega łatwe, trzeba być osobą dosyć taką skłonną do analizy, skłonną poświęcić dużo czasu na przeanalizowanie tego, co się dzieje na świecie, ale jednak myślę, że jest to możliwe i chcę Wam to pokazać od jak najłatwiejszej strony, prawda? Żebyście to Wy mogli w końcu zacząć działać i robić to sami. E, więc zacznijmy od jednej zasady, która, słuchajcie, myślę, powinna być przez Was sobie uzmysłowiona. Więc to jest właśnie ciekawe. Zawarłem to tutaj, bo jest to clue programu. Słuchajcie, musimy przekonać siebie, że coś, co robimy, jest złą inwestycją. Upside down. Podchodzimy do tego wszystkiego od drugiej strony. Czyli analizujemy projekt który z założenia jest kiepski, my szukamy jego wad, a nie zalet. Bo, no, słuchajcie, moi drodzy widzowie, jakby może się paradoksalnie wydawać, że powinniśmy to robić właśnie w ten sposób, że szukamy zalet, ale Celem naszej tej misji w wyszukiwaniu superprojektu jest to, że przekonujemy samego siebie, że to, co znaleźliśmy jest kiepskie i nie powinniśmy w to inwestować. Ale dlaczego? Bo po pierwsze żyjemy w takim morzu takiego złudnego marketingu. Żyjemy w takim morzu po prostu fejku, morzu skamów, morzu niespełnionych obietnic, wręcz oceanie. Po prostu wszystko, co widzimy w internecie, czego świetnym przykładem był przykładowo Metaverse, po prostu każdy projekt, który zrobił głupią grę na telefon, która była tam zrobiona w 4 godziny, nazywał się Play to Earn, Metaverse, coś tam game, nie? I to w ogóle... Jaki Metaverse? To, to nawet jest gra sprzed 10 lat. I chodzi... albo no, O, to dobry przykład na rynku nieruchomości. Jadę sobie ostatnio gdzieś tam w którym mieście, jest osiedle Enklawa Oliwska. No a Enklawa kojarzy mi się z miejscem, które słuchajcie, jest taką oazą spokoju, przystanią, tam wiecie, ptaki, jakieś tam jezioro, trzcina cukrowa, nawet te komary głupie, ale tak jest zaciśnie, tak beztrosko. A ta enklawa jest przy głównej ulicy, gdzie są korki śmierdzi i, i jest ciąg pieszych, więc jakby każdy dodaje sobie coś i na tych wszystkich stronach piszą wam, że no, Web3Zero, tam DAO, Metaverse, NFT, w ogóle wszystko w jednym mają tam, wiecie, każdy sektor sobie tam... Obejmą swoim zasięgiem i wtedy spala się czerwona lampka, według mnie. Jakby to jest XXI wiek. No, zaufajcie mi, w tej dobie internetu teraz to absolutnie wszystko da się przedstawić jako takie ciekawe, nowe, oryginalne, pociągające wręcz. Szczególnie, kiedy nie mamy doświadczenia na tym rynku, jesteśmy tacy oh, zafascynowani, co nie? Tak łapiemy się wszystkiego i aż nas głowa boli, że. Takie to wszystko super. Dlatego z założenia na samym starcie powinniśmy maksymalnie wątpić w każdy projekt i inwestować dopiero wtedy, kiedy nie będziemy mieli się już więcej do czego przyczepić. Czyli, no, po prostu. Jeżeli okaże się, że tu nie ma większych wad, a podchodzimy od szukania wad, a nie zalet, to możemy pójść o krok dalej. No dobra, ale w tym wszystkim, no, zapytajmy siebie, z jakich źródeł korzystać, tak? Jak ocenić ten projekt na podstawie różnych wskaźników? Więc po pierwsze mamy wskaźniki on-chain. I to są informacje, które są zawarte w samym łańcuchu bloków, w samym blockchainie, są weryfikowalne, każdy może je praktycznie zobaczyć. Druga rzecz zaś to wskaźniki projektowe. To są informacje, które dostajemy gdzieś tam bezpośrednio od samego zespołu, które ktoś tam dostarcza i my od, o, po prostu odnosimy się do tego co zostało nam zaserwowane na tacy, co zostało nam zaserwowane w takiej formie, jakiej ktoś by chciał, i trzecia rzecz to wskaźniki finansowe, czyli informacja o danym projekcie w kontekście handlowym, czyli to, w jaki sposób on chce jakąś niszę na rynku podbić, w jaki sposób ten projekt chce, słuchajcie, przejąć konkurencję, wyprzedzić ją, czy w ogóle jest popyt i zapotrzebowanie na ich usługi. No, pokrótce do każdej z tych kategorii porozmawiamy sobie o tym, co powinno być w nich dla nas najważniejsze. Więc. O. Zapomniałem. O jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie, co to jest? Więc to jest najważniejszy wskaźnik, jaki w ogóle istnieje. Uważaj na oszustwa. No bo zawsze najpierw trzeba zweryfikować wiarygodność tego projektu. Słuchajcie, najpierw, zanim przejdziemy do tych konkretów, o których Wam przed chwilą powiedziałem, jeszcze chwilę Was tutaj podtrzymam w takiej edukacyjnej, słuchajcie, misji, bo powtórzę to znowu. To są kryptowaluty, tak? Tu jest takich skarbów wiele, ale w tych wodach pływają też rekiny. I zanim w cokolwiek zainwestujecie, wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że waszym priorytetem powinno być to, żeby zbadać wiarygodność projektu. I mówiłem trochę o tym, jak to robić w ostatnim szkoleniu, ale powtórzę to. W skrócie, to wszystko musi być porządne, musi mieć ręce i nogi i jakikolwiek logiczny sens. Po prostu pamiętajcie o tym, by nie inwestować w rzeczy, co nie mają white papera, do, bo projekty, które nie podają szczegółowych danych, na przykład na, na publiczny, gdzieś tam rynek, no, z reguły też nie upubliczniają wizerunku swojego zespołu, no, są czymś co oferują wszystko nic i gdzieś tam potem dowożą nic tak samo, tak? W skrócie. Więc ten motyw przewija się w tych moich filmach nie bez powodu. Sam straciłem dużo na skamach. Sam straciłem dużo na takich projektach głupich, po prostu chcę wam tego oszczędzić, bo po co marnować pieniądze. Więc dobrze, już teraz, już serio, przejdziemy do kolejnego slajdu. Chciałem Was tutaj na chwilę zatrzymać w ciekawości. Więc tutaj, już tak na poważnie, od wskaźników on-chain sobie zaczniemy. Więc to tak naprawdę są, tak jak powiedziałem wcześniej, dane z tego łańcucha bloków, prawda? Wytłumaczę Wam krok po kroku, jak te wskaźniki działają. Mogą Wam one powiedzieć troszkę o tym, o takich suchych danych bazując wyłącznie na tych informacjach technicznych samego blockchainu. Więc po pierwsze, słuchajcie, liczba transakcji, tak? Im większa aktywność, płynność, tym lepiej dla nas wszystkich. To jest taka prosta sprawa dosyć, bo świadczy to wszystko o tym, że czym jest większa aktywność, to mamy do czynienia ze zdrowym i dobrze działającym ekosystemem, projektem, który gdzieś tam po prostu jest płynny, prawda? Wskaźniki onchain pokazują nam również opłaty transakcyjne, mówią o samym popycie na przestrzeni różnych bloków. No i trochę bardziej skomplikowane to jest. Niskie opłaty są no, zachęcające dla użytkowników, to trzeba przyznać. Ale za to mniej dla walidatorów, którzy podtrzymują całą sieć. To trzeba wypośrodkować i zobaczyć, czy jest opłacalne często dla wszystkich. I chodzi tak naprawdę o to, by właśnie były one na odpowiednim poziomie, które będą się różnić w zależności od projektu, ale jednak będą opłacalne dla całej, całego ekosystemu. Okej, okay, Na sam koniec aktywne adresy. E, to jest liczba transakcji, która może nam powiedzieć mniej więcej o tym, czy na przykład rzeczywiście, nie wiem, trzy osoby wymieniają między sobą cały czas transakcje i są to sztuczne transakcje, które napędzają po prostu obrót, które napędzają ilość transakcji w ekosystemie. Czy są to jednak, słuchajcie, różne adresy, różne jednostki, różne unikalne IP, czy jakieś tam unikalne po prostu, bo IP nie zweryfikujemy tak łatwo, ale unikalne adresy, które gdzieś tam się ze sobą przeplatają. I ta weryfikacja jest bezsprzeczna, nikt nas tutaj nie okłamie, mamy więc totalnie czyste dane. I teraz, słuchajcie, idąc dalej, przechodzimy do wskaźników projektowych, czyli między innymi do whitepapera, który jest najważniejszym elementem analizy. Przechodzimy również do zespołu, odpowiemy sobie na pytanie, czy jakiś zespół, który stoi za projektem, odnosił sukcesy w przyszłości, czy też nie? Przechodzimy do tokenomiki, czyli tokenomii, zwał jak zwał to może być wymienne, czyli jak projekt planuje osiągnąć zysk i w jaki sposób ta pula tokenów będzie rozdysponowana, czy nie zalaje rynku, czy będzie deflacyjna, zobaczymy. No i te ogólne informacje są takimi miernikami potencjału i wiarygodności ogólnie w projekt. Mm. Te wskaźniki będą też bardzo takie optymalne i bardzo potrzebne dla nas przy samej analizie fundamentalnej. Są to informacje, te wskaźniki projektowe, jak wam już powiedziałem, od samego projektu, tak? Będziemy weryfikować ich rzeczywistą wiarygodność i prawdziwość gdzieś tam, w całym, w całym internecie. I to wszystko sprawia, że musimy się wprawić w tej weryfikacji. Jak już wiecie, to zareklamowanie czegoś, tak, żeby wydawało się takie, wiecie, pociągające marketingowo, takie wow, jest dziecinnie łatwe. Żyjemy w świecie dziwnym, dosyć takim marketingowo nas. Na wszystko, co nas otacza, i znając kilka sztuczek, po prostu można wszystko przekazać w różnej formie. Niektórzy to są wręcz magikami. Jeżeli chodzi o white paper, to też nie bez powodu on jest tutaj wyróżniony. E, powinien być głównym elementem naszej analizy. No i to, to takie czytanie potrafi być pasjonujące. Jak oglądanie wręcz schnącej farby gdzieś na ścianie, ale no, jeżeli chcemy faktycznie sprawdzić ten dany projekt, to musimy się po prostu tym głębiej zainteresować, poświęcić no i przeboleć. Czasami trzeba poczytać godzinę, dwie, trzy, pomóc sobie nawet z Google Translate czy drogę. No bo bez czytania, bez wchodzenia w to głębiej, szkoda inwestować nasze pieniądze, które ciężko zarobiliśmy. Sam zespół też jest takim, słuchajcie, kręgosłupem tego projektu. Żaden pomysł ani innowacja go nie wyręczy, bo nie będzie miał kto wykonać tych zadań, więc to po prostu jest kluczowe. Sprawdzamy, czy ten zespół jest rzetelny, czy to nie jest oszustwo, czy te osoby są realne. A po drugie, jakie mamy doświadczenie i czy odnosili już jakieś sukcesy w przeszłości, jeżeli chodzi o osoby. Tokenomika, czyli właśnie ta ekonomia projektu, tokenów. No, zespół powinien rzeczywiście wiarygodnie się tego trzymać, pokazywać nam nawet publicznie, na co te tokeny są przeznaczane, jaka pula jest na marketing, jaka pula jest na coś, i potem to powinno być weryfikowalne. Więc to tak wygląda. I teraz słuchajcie, na koniec te wskaźniki finansowe, dokładnie je sobie przegadajmy. No, i to jest coś pomiędzy właśnie tymi wskaźnikami on-chain, a wskaźnikami projektowymi. Są one dosyć łatwe do zweryfikowania, ale jednak trzeba trochę rozumieć, zanim to będzie to przydatne, prawda? Więc po pierwsze, kapitalizacja rynkowa. Możecie to znaleźć na CoinMarketCapie, na Coingeco. Taka kapitalizacja rynkowa jest wszędzie i zawsze. I to określa gdzieś tam prawdziwą wartość. Nie do końca, ale jest w stanie nam po prostu z tym pomóc. Jest to podstawa. Sama cena tokenu nie jest dla nas tak istotna jak ilość tych tokenów, przemnożona przez ilość tokenów w obiegu i przez cenę. To po prostu daje nam prawdziwy obraz wielkości czy wartości projektu. To wszystko trzeba mieć na uwadze, bo tutaj zahaczę od razu taki temat, że wielu osobom wydaje się, że jeżeli na przykład jakaś kryptowaluta jest tania, na przykład kosztuje 0,00001 dolara to dużo jest bardziej łakomym kąskiem niż Bitcoin, który kosztuje 20 tysięcy dolarów, tak? Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że Bitcoina jest teraz tam 19 milionów z kaczykiem, będzie 21 milionów, a często tych kryptowalut, których jest 0001 jest na przykład kilka bilionów albo trylionów sztuk wręcz. I to po prostu chodzi o ilość, o podaż, o ilość w obiegu. Bez tej wiedzy, no nie będziemy w stanie policzyć realnej wartości projektu, tak? Dalej wolumen. Czy kryptowalutą się handluje? Czy to jest aktywne? Czy to ludzie kupują, sprzedają? Jeżeli tak, to na jakich giełdach na CoinMarketCap, jak sobie przewiniecie na sam dół, to macie giełdy i wyszczególniony transfer mm, obrót tych pieniędzy na danej właśnie platformie, dzięki czemu możecie sobie sprawdzić, gdzie najlepiej ją kupić, żeby później można było sprzedać. Szczególnie to powinno interesować osoby, które na przykład kupują kryptowalutę za. 10 tysięcy dolarów, tak? Są takie osoby, jest sporo takich osób w społeczności kryptowalut, często są tutaj dosyć grube ryby, nawet na naszym polskim rynku, znam takie osoby, rozmawiając z widzami, wiem jakimi kwotami często operują, po prostu chodzi o to, żeby pamiętać, że ten spread, czy spread, chyba spread, tak jak w kantorach, dalej obowiązuje tak samo na rynku kryptowalut i szczególnie chodzi o płynność, więc jeżeli, słuchajcie... Jest kryptowaluta, która ma 100 tysięcy dolarów obrotu dziennie i na jednej giełdzie ma 12 tysięcy dolarów obrotu, na drugiej ma 28, a na trzeciej ma 60, co łączy daje nam 100 tysięcy. To naturalnie, kupując za większe kwoty, musimy kupić tę kryptowalutę na giełdzie, gdzie jest 60 tysięcy obrotu, bo najmniej stracimy na, słuchajcie, zakupie. A druga rzecz to powinniśmy, no bo wiecie, tam są order booki, order sale, po prostu skosimy to wszystko, jeżeli naraz kupimy za 10 tysięcy dolarów, i płynnie przechodzimy, słuchajcie, do miejsca, gdzie muszę Wam powiedzieć, Powiedzieć, że takie większe zakupy należy rozparcelować na kilka dni. Albo nawet kilkanaście, żeby nie, nie, żeby nie zachwiać jakoś tych wykresów, bo sami sobie zrobimy podgórkę. kupimy analogicznie na przykład 50% drożej niż powinniśmy, bo schosimy wszystkie ordery, e, przez co po prostu później jesteśmy automatycznie 50% na minusie. Taka anegdotka tylko, bo wiele osób po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy i traci pieniądze na takich błahych rzeczach. No i na koniec podaż, więc to, czy ten projekt planuje dodrukować monety w jakąś tam nieskończoność, czy podaż jest ograniczona, czy zwykle większość proferuje ten drugi model, no bo prowadzi on do jakiegoś automatycznego zwiększania wartości, prawda? No i w pewnym momencie to wszystko tak jest, ale też ma swoje minusy. I przede wszystkim trzeba rozumieć, dlaczego jeśli podaż jest nieograniczona, to projekt będzie musiał mieć bardzo duży popyt i stale rosnący, by cena się zwiększała. Tutaj na podaż wpływają różne rzeczy. Te ogólnie wskaźniki można rozumieć jako pewne takie wskaźniki ekonomiczne, które dają nam pogląd sytuacji. Więc już słuchajcie podsumowując troszeczkę te rzeczy, te wskaźniki, te trzy kategorie wskaźników powinny stanowić taki drogowskaz, taki moment, od którego zaczynacie, dobry wstęp do analizy, tak? Oczywiście nie powiedziałem tutaj o wszystkim, można by się zagłębiać, będą kolejne szkolenia, ale to jest dobry początek. Jak widzicie, tej wiedzy jest multum. I dlatego chciałbym to wszystko w jednym miejscu gdzieś tam posegregować i w jednym miejscu dla Was przedstawić. Mam nadzieję, że to doceniacie, bo pracy jest przy tym ogrom. No ale dobra, przejdźmy teraz do tego, jak powinna wyglądać nasza droga oceny. Od A do Z. Więc słuchajcie, ocena projektu krok po kroku. Więc na starcie powiem Wam, że ta kolejność jest subiektywna, to jest bardzo subiektywne. W praktyce każdy będzie patrzył na to inaczej, pod innym względem. Ale osobiście, kiedy analizuję jakiś świeży projekt, to moje rozumowanie zwykle idzie tą ścieżką. Postaram Wam się to tak graficznie przedstawić. Więc najpierw zaczynamy od oceny wiarygodności, zaczynamy od tego punktu zero. No i na tym etapie sprawdzamy, czy projekt jest w ogóle wiarygodny, czy to aby nie jest skam, jeżeli tak, to skaszamy, po prostu odpulamy go i idziemy dalej. Nie, nie, w ogóle nie potrzebujemy przechodzić przez dalszą ścieżkę. No i to jest coś, o czym należy pamiętać, że wiarygodny zespół też nie oznacza jakby od razu tego, że projekt odniesie sukces, tak? Stoi za tym pewien silnik, pewien czynnik, bez którego nie ruszymy. Ale nie jest to gwarancją sukcesu, jest jeszcze masa innych rzeczy. Dalej to ocena aktywności, tak? E, powiedzmy, że projekt wydaje się rzetelny, że nie chcą nas oskubać, czyli idziemy do tego punktu, do oceny aktywności. No i wtedy nadchodzi pytanie drugie, które sobie zadajemy, czyli to, czy ktoś w ogóle tego planuje używać albo używa tego, co oni robią, co nie. Wiemy, że projektów na bardzo wczesnym etapie rozwoju jest dużo i tego też szukamy, ale zaufajcie mi. Ta szansa, że będziecie, jakby, jednymi z pierwszych użytkowników e, takiego projektu, jest prawie niemożliwa, chyba że znacie osobiście założycieli, prawda? No i Generalnie rzecz biorąc, to tutaj ten projekt, nawet we wczesnym etapie rozwoju, powinien mieć trochę zdrowej aktywności, szczególnie jeżeli ma potencjał. Dalej, jeżeli jest OK, a propos, idziemy do oceny potencjału, tak? No i w pewnym sensie to jest najważniejszy punkt. W tym miejscu czytamy white paper, myślimy o technologii, myślimy o tym, co właściwie ten projekt chce zrobić. Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, e, najlepiej postarać się przekonać samego siebie, że pomysł jest kiepski i zainwestować dopiero kiedy uznamy, że brakuje nam argumentów przeciw temu, że jest kiepski. Po prostu obalamy naszą hipotezę i jednak jest OK. Więc wtedy jest ok, wtedy możemy iść dalej. I na koniec ocena finansowa. To jest taki ostatni element, choć często łączy się trochę z pierwszym, ale dla mnie to trochę coś innego. Czyli, mianowicie w tej części oceny nie myślimy już konkretnie o tej technologii, prawda? Ale bardziej o popularności, o ekonomii. Technologia może być dobra, nawet świetna, ale czy ma sens finansowy, czy ludzie tego faktycznie potrzebują? Czy to ekonomika ma sens? To są pytania, które powinniśmy zadać. I myślę, że na koniec w ocenie finansowej też warto zadać sobie pytanie, w którym momencie jest projekt. Czyli czy to jest pre-sale, czy to jest jakiś launchpad, czy to jest. Po prostu projekt już po listingu, który zrobi na przykład razy 20 i może być ciężej wykręcić kolejne razy 20, bo wtedy musiało być razy 400 już od startu i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że zawsze, zawsze wręcz najwięcej zarabiają osoby, które kupują projekty na starcie. Gdzieś tam po znajomych, na private sale'u, na pre-sale'u i ja... Również będę wam opowiadał o tym, w jaki sposób można dojść do momentu, gdy po prostu dajemy jakąś wartość projektowi, a on w zamian udostępnia nam możliwość zakupu tego projektu jako pierwszy zakupu ich tokenów. Więc ogólnie reasumując, muszę wam powiedzieć, że sobie zdaję sprawę, że to jakby ciężkie może być do zapamiętania. Przygotowałem dla was małą ściągę, więc wam teraz ją odpalam. Więc takie koło kołowe, masło maślane, ocena projektu najważniejsze elementy, prawda? Czyli po pierwsze, no, nie jest to wyczerpujące. Wszystko, ale to jest dobra podstawa. Takie cztery łatwe do zapamiętania wskaźniki, też pytania, które warto sobie zadać przy analizie. Czyli tak, technologia, jaki problem rozwiązuje ten projekt? E, słuchajcie dalej, konkurencja, czy robi to lepiej niż konkurencja? Zaplecze, czyli cały background, czy ma doświadczenie i środki, by osiągnąć sukces, no i wady. Jakie są potencjalne wady takiego projektu, to musimy wszystko sobie odpowiedzieć na to pytanie i zobaczyć, czy rzeczywiście to wszystko się spaja ze sobą, czy na te pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć pozytywnie, później już po negatywne ocenie projektu na początku i po prostu warto się tym zainteresować i rozważyć potencjalną inwestycję. Ale dobra, jest jeszcze jeden element, który jest niezwykle ważny, a o którym nic do tej pory nie mówiłem, więc to są, słuchajcie, social media. Nie, to będzie bardziej, tak pieczołowicie rozwinięte w następnym szkoleniu, bo to jest temat, któremu po prostu multum czasu znowu poświęcę, posegreguję całkowitą wiedzę z neta, moją, od biznes partnerów, od projektów, z którymi gdzieś tam rozmawiam, żeby to wszystko po prostu wam przekazać w pigułce, tak? I to będzie kolejna godzina gadania. Social media na co zwracać uwagę, jak weryfikować projekty, jak social media wpływają na wycenę, w jaki sposób możemy w tym pomóc i samemu załapać się na jakieś rajdy, wszystko będzie. Ale tak pokrótce, po prostu. No, wbrew pozorom się sprzedaje to wszystko. Mogę wam tyle powiedzieć. Wydaje Wam się może, że to, to, to nic nie daje, ale daje i to bardzo dużo. Oczywiście, nie wszystkim tak się wydaje, ale są takie na pewno głosy w głowach. No i trzeba tylko umieć korzystać i z analizy, i z samych social mediów, same projekty głównie wy wybijają się na socialach, na Twitterze, na LinkedInie, gdzieś tam na różnych platformach. No i to jest ten właśnie temat na kolejne szkolenie, więc o tym troszeczkę później, ale warto sobie zdać sprawę, że to wszystko istnieje i ma duży wpływ. Więc tymczasem przechodzimy, słuchajcie, do podsumowania. Numer jeden. Więc jednym ze sposobów szukania projektów o dużym potencjale jest analiza fundamentalna, to raz, która polega na znalezieniu prawdziwej wartości projektu. A dwa, to wartość tam określamy na podstawie różnych wskaźników, do których należą m.in. wskaźniki on-chain, wskaźniki projektowe, jak i wskaźniki finansowe. I tylko łącząc to wszystko w kupę, jesteśmy kompleksowo zweryfikować jakiś projekt i dajcie znać, czy chcielibyście, żebym przykładowo w formie takiej anegdotki takiego dodatku, w jednym z jakichś kolejnych filmów na kanale, zrobił na przykład, przykład przykładową analizę wedle tej prezentacji jakiegoś projektu, gdzie krok po kroku jeszcze pokażę te white papery pokażę wszystko gdzieś tam na żywo, przeanalizujemy sobie projekt i powiem Wam na co zwracam uwagę jak coś sprawdzam, może to jeszcze będzie ciekawsze poza prezentacją, żeby Wam to tak w boju, w ogniu pokazać i wykuć wspólnie, prawda? I podsumowanie numer dwa, żeby się Wam dobrze zapamiętało, to aby dobrze przeanalizować projekt, należy skupić się na paru kluczowych rzeczach, takich jak pomiędzy innymi white paper, tokenomika, aktywność łańcucha bloków czy doświadczenie zespołu, no te rzeczy wszystkie razem, tak? I do oceny projektu należy podchodzić realistycznie, z rozwagą. Najlepiej zacząć od analizy wiarygodności, po czym przejść do analizy potencjału, tokenomiki i potencjalnych wad, wypuklić je i spróbować je zbić. Jeżeli się nam uda, to idziemy dalej. Okej, okay, tutaj przechodzimy do trzeciej części tego szkolenia, czyli stricte już do praktyki, do tych najbardziej takich no, ufizycznionych aspektów szukania projektów kryptowalutowych z bardzo dużym potencjałem na wystrzał i tego, w jaki sposób to zrobić. Czyli o tym, jak wygląda ten cały proces, teraz sobie porozmawiamy. Wiemy, jak jest. Mówi się, że ta praktyka czyni mistrza, ale może Was interesować, co ja dokładnie mam na myśli, mówiąc praktyka. Więc nie będę z Wami oceniać projektu na żywo na razie, ale zebrałem parę takich luźnych zasad, przemyśleń oraz informacji, które są bardziej konkretne i które pomogą Wam lepiej zobrazować sobie te teorie, o której przed chwilą mówiliśmy, którą zaprezentowałem Wam w tej poprzedniej, czyli drugiej części szkolenia. Więc przechodzimy dalej. Zaczniemy od tego mistycznego white papera. Czyli po pierwsze jak go czytać? W jaki sposób go analizować i weryfikować? Tak jak mówiłem, to może być trudne na start, ale warto to robić. Eee, zdaję sobie tę sprawę, że przedzieranie się przez tę dokumentację techniczną często, danego projektu może być takim czasochłonnym zajęciem, co nie? Warto to zrobić, warto się w tym wprawiać, bo to pomaga w każdym kolejnym projekcie, który analizujemy, wychwytywać różne smaczki i dzięki temu zarabiać. Raz, że zawsze dowiemy się czegoś nowego. A dwa, że to jest takie, wiecie, no bardzo istotne dla nas, żeby zrozumieć projekt pod kątem potencjalnej zyskowności z całego przedsięwzięcia. I trzeba wychwytywać tutaj, co istotne, konkretne rzeczy. Czyli, jeżeli nie mamy pasji, na przykład, do informatyki, no bo większość z nas nie ma pasji do informatyki, to dużo z rzeczy zawartych w dokumentacji nie będzie dla nas bardzo istotna. Musimy mieć oko na takie rzeczy jak tokenomia, skalowalność, opłaty transakcyjne, inne rzeczy, o których wspominałem już wcześniej. I na pewno na to, jakie zastosowanie potencjalnie ten projekt ma na rynku, jakie problemy on realizuje, obrazuje i po prostu, czy nie wymyśli sobie ich sam z czapy, bo ja niejednokrotnie na tej hoście, czy poprzedniej hoście, e, miałem styczność z projektami, które po prostu same wy, wymyślały sobie projekty, wymyślały sobie jakieś problemy, żeby to potem uwypuklić i pokazać społeczności, jacy to nie są mądrzy. E, normalnie Nobla powinni dostać co, nie? Ale potem gdzieś analizują to w Google, w Google Trends, w jakichś tam wyszukiwarkach ten problem nie istniał. Nikt nie potrzebował rozwiązania tego problemu. I to był sztuczny trend, który chcieli oni wykreować i takich projektów wydmuszek, no w cudzysłowie, wydmuszek powinniśmy unikać jak tych wydmuszek wielkanocnych, czy świątecznych. Na Wielkanoc się robi wydmuszki. No. Na Wielkanoc się robi wydmuszki, więc po prostu tego nie chcemy. Święta może tak, ale nie na rynku. No i słuchajcie, język angielski. No Wiem, że to jest ciężkie. Muszę wspomnieć o tym. Niestety większość dokumentacji, jakie znajdziecie, będzie po angielsku, chyba, że jest to projekt częściowo z jakimś tam polskim kapitałem. No i tutaj akurat mamy dokumentację Ethereum, gdzieś na prawej strony, która ma polską wersję, ale to raczej jest rzadkość. Dlatego niestety nauka języka, to na rynku kryptowalut jest benefit, to nam pomoże zarabiać po prostu angielskiego. Kolejny poboczny element układanki, który gdzieś tam powinien być na naszej drodze do się w analizie projektu. No i też pomoże nam po prostu sprawnie poruszać się po różnych lunchpadach, giełdach, Chcąc czy nie chcąc, angielski się przydaje i słuchajcie, nigdy nie jest za późno, żeby się jego nauczyć. Wiadomo, że z jakimś ciężej. Ja sam to teraz robię. Myślę, że mam jakieś B2-. Cały czas muszę sprawdzać często jakieś słowa w Translate, w Google, po prostu weryfikować te moje założenia. No, też część mojego zespołu. Mam angielski C1, nawet C1 z plusem gdzieś tam, więc jestem w stanie z nimi to wszystko robić. Nie jestem skazany. Na samego siebie, ale wy, siedząc często w domu czy w pracy, po prostu robicie to samemu. I ten angielski, żeby był jak najlepszy, warto go szkolić. Ja robię sobie fiszki codziennie, pół godziny, robię sobie, słuchajcie, jakieś tam różne podstawowe rzeczy, zajęcia z lektorem, czy na filmy po angielsku, żeby no, szło mi coraz lepiej. Za dwa lata się nauczę. Ja nie mam szkoły, duciłem szkołę w wieku 18 lat. E, no i po prostu jestem zdany na siebie, uczę się tego, co potrzebuję. Niestety matury z angielskiego się nie zdawałem, chociaż na próbę miałem 98%, to po prostu dalej. Już nie poszedłem, no nie żebym narzekał, nie? Taka była moja droga, taki był mój wybór od 6-7 lat w sumie już robię biznes, dzięki czemu jestem hop hop do przodu przed osobami w moim wieku, jeżeli chodzi o ten aspekt życia. No dobra, i przechodzimy teraz do tych praktycznych, najważniejszych pytań, które należy sobie zadać, e, analizując jakiś projekt kryptowalutowy. Czyli jeżeli nic innego nie zapamiętacie ze szkolenia, to zapamiętajcie chociaż to, to są dwa kluczowe i najważniejsze pytania, jakie trzeba mieć w głowie, analizując jakikolwiek projekt. Czyli po pierwsze, jaki problem jest rozwiązywany? i czy on w ogóle istnieje. E, mówiłem o tym, wspomnę jeszcze raz, co jest istotne. No problem, który jest rozwiązywany przez projekt ma ogromne znaczenie, bo od razu pozwoli nam zrozumieć lepiej potencjalną bazę użytkowników, jak i jej wielkość samą w sobie, tak? I zamieściłem tutaj przykłady trzech kryptowalut oraz problemów, które rozwiązują. To są duże uproszczenia, wiadomo. W rzeczywistości takie Ethereum na przykład rozwiązuje o wiele więcej problemów, a Bitcoinowi nadałem miano krypto, które pokonało inflację, ale w pewnym kontekście każda waluta to robi, a Bitcoin był po prostu pierwszy. No nie każda, ale duża, tak? No i tutaj Bitcoin rozwiązuje problem inflacji, Ethereum, niewydajność sektora bankowego i Monero y, tutaj rozwiązało problem w sektorze, że był niski poziom anonimowości, oni go zwiększyli. No i drugie pytanie, jakie należy sobie zadać, to to, czy spodziewamy się, że ten projekt może zachęcić do siebie dużą grupę inwestorów, dużą grupę ludzi. Prywatnych również, którzy się zainteresują tematem, i wielu osobom ten problem naprawdę pomoże w życiu w jakimś tam stopniu. Jeżeli tak jest, to super, bo to znaczy, że projekt może mieć dużą kapitalizację i się rozwijać, a jeżeli trafia w, w zbyt malutką niszę, to może się okazać, że no, dużo z tego nie będzie, prawda? Że po prostu może to być chwilowe i zaraz te emocje podupadną i nie będzie komu zostać na stałe. No i słuchajcie, świadczyć o tym wszystkim, o takim sukcesie projektu, może między innymi to, mm, że to czasami jest rzutkością. Po prostu taki Dogecoin. On nie ma ogromnej wartości sam w sobie. Tutaj fajnie nam się udało wkleić oczka w kostkę, musicie to docenić, słuchajcie, bardzo ładnie. No i Dogecoin, taki wiecie, no popularny projekt, tak, bo po prostu jest taki mamiczny, zdobędzie popularność w inny sposób. I dużo projektów na tym bazuje, po prostu tak naprawdę na niczym fundamentalnie, tylko na dozy szczęścia, czy z tej spekulacji marketingu, to się zdarza, ale to jest dużo cięższe do przeanalizowania i dużo ciężej na takich projektach zarobić, bo czort wie, kiedy to się wydarzy wszystko, tak? Kiedy będzie rajd, kto go zaplanował, chyba, że jesteśmy gdzieś tam insidersko w jakiejś mega grupie, co oczywiście nie do końca jest nawet legalne, ale po prostu no, różnie jest, tak? Tutaj nie ma żadnej zasady, nie przewidzimy tego jakoś idealnie. Warto mieć na uwadze, że ostatecznie ten sukces projektu jest wypadkową bardzo wielu czynników. No i idąc dalej, porozmawiajmy sobie trochę o tokenomice. No i to jest trochę skomplikowane, trzeba mieć tego świadomość, ale to są jej najważniejsze elementy. Czyli po pierwsze postanowiłem wyciągnąć sobie z tematu tej tokenomiki rzeczy, które są najważniejsze na sam początek. Przede wszystkim powinniśmy określić, czy kryptowaluta, w którą inwestujemy, jest oparta na modelu inflacyjnym czy deflacyjnym. Z reguły ten drugi jest lepszy. Model inflacyjny to model, w którym słuchajcie token albo. Jest stale tworzony bez końca, będzie go nieskończona ilość sztuk. Nie oznacza to zawsze, że nie będzie miał wartości, ale po prostu w takiej sytuacji jest potrzebny stały popyt, często powiększający się, powiększający tą podaż. No i Dogecoin to przykład takiego tokena, albo waluty fiducjarne jak dolar amerykański to cały czas w się, wiecie, robi, robi. I może być tego finalnie nieskończoność gdzieś tam prawie, a model deflacyjny znaczy, że tokeny będą niszczone, wartość potencjalnie wzrośnie, no na bazie samej wypadkowej matematyki. Jeżeli sam popyt nie spadnie, no i na przykład Bitcoin po osiągnięciu maksymalnej podaży będzie coraz dobrym takim bardziej luksusowym, takim no, szczególnym wręcz, tak? Szczególnie że ludzie gubią Bitcoiny, gdzieś tam gubią klucze prywatne i on będzie się sam kurczył po prostu z Błędu ludzkiego. Nie będzie go Finalnie 21 milionów sztuk. Już się szacuje, że jest go 10, 15, 20% mniej na rynkach. W jakiś ten sposób są one zapomniane i nigdy nie zalają rynków i to cały czas będzie go mniej. I dodatkowo są tutaj projekty, które mają takie pomysły, jak na przykład Burning, jak jakieś autobuy, czyli na przykład skupują za nadwyżki finansowe projekty od ludzi, od swoich inwestorów czy gdzieś tam z rynku i je palą przez to ta Deflacyjność wzrasta, są różne metody, warto wyszukiwać takie rzeczy, albo przykładowo są dodatkowe prowizje, na przykład każda transakcja na początku istnienia projektu jest obarczona 5% FI, które idzie na poczet właśnie spalania tokenów, dzięki czemu jest on bardzo, bardzo deflacyjne na samym starcie, Przy na starcie jest ze zwiększonym popytem, taki projekt często robi razy parę razy parę naście, razy parę 10, bo ta matematyka w najczystszym wydaniu działa po prostu dla niego świetnie. Ok, jeżeli chodzi o sam sposób dystrybucji tokenów, to musimy wiedzieć, w jaki sposób one trafiają do ludzi. To jest takie ważne pytanie, które należy sobie zadać, gdzie trafiają te pierwsze tokeny, w jakich ilościach, jak w ogóle ten projekt będzie startować. Tak? Czy to będzie jakieś ICO, czy PreMine, czy Presale, czy Airdrop, czy cokolwiek innego, to wszystko ma znaczenie, to wszystko daje nam jakiś poczet i zalążek do tych naszych analiz. No też są prywatni inwestorzy tutaj często zaangażowani, w to wszystko jakie są klify, jaki jest TGI, czyli ile tokenów dostajemy na start, trzeba to wszystko wiedzieć. Słuchajcie, nie ma takiej złotej zasady, e, ważne by po prostu mieć na uwadze, że dobry projekt będzie liczył na stosunkowo szeroką bazę użytkowników. Jeśli tokeny są sprzedawane na początku wyłącznie niewielkiej grupie ludzi, prawda, to jest szansa, że szybko sprzedadzą swoje udziały, a zwykli inwestorzy detaliczni nie zostaną z niczym po prostu. I ten sposób wypuszczania tokena jest istotny, często są też używane launchpady, na których... Mogą po prostu być osoby prywatne. Na tych lunchpadach mogą być osoby tacy jak ja czy wy. I to każdy może wtedy kupić ten projekt. I to jest fajne, bo są dosyć równe zasady. Oczywiście są troszkę droższe te tokeny niż na jakimś tam private sale'u, ale to jest na przykład 20-30% drożej, gdzie dalej taki projekt może zrobić razy 100. Ja przykładowo słuchajcie na Bajbicie, co wam potem pokażę. Zrobiłem na jednym lunchpolu na tokenie razy 90, chyba. Pokażę Wam po prostu, jak to działa i opowiem troszeczkę. Jeżeli chodzi o samą weryfikację zespołu, to zadajmy sobie pytanie w jaki sposób ten zespół jest w ogóle podany. Jakby co oni robią, co możemy o nich przeczytać, czy są ich LinkedIny przykładowo podpięte, jakie mają sukcesy na swoim koncie, czy możemy właśnie konta deweloperów na portalach sprawdzić, takich jak GitHub, Twitter, LinkedIn. I czy to są jakieś randomowe zdjęcia z neta. Wyszukajmy sobie przez Google Lens, słuchajcie, czy te grafiki nie są gdzieś tam podkradzione nawet z internetu, bo zdarza się i tak. Po prostu sprawdźmy cały bagrant tych osób. Jeżeli mieli jakieś projekty na swoim koncie, jakieś sukcesy albo nawet porażki, to dobrze. A jeżeli jest to gromada z Graja osób po prostu znikąd, no to często po prostu są dużo mniejsze szanse na sukces, bo nie mają żadnego zaplecza i nie wiemy, kto tak naprawdę za tym wszystkim stoi. Yy, ale po co to robić, bo to też jest żadna gwarancja, ale, ale taki doświadczony zespół, który tworzy nowy projekt, ma po prostu o wiele większą szansę na odniesienie sukcesu niż świeżaki, chyba że jest to zespół, który robi scam ze skamem, który robi tak zwane cash grab, czyli zbiera hajs z rynku i się zawija. To też jest ważne, żeby zweryfikować, ale po prostu zdarza się, że są takie osoby, tego unikamy, ale ci, którzy są doświadczeni, przykładowo, mieli inny projekt, albo co najlepsze, wywodzą się z branży technologicznej. Na przykład większość tych założycieli, CEO, czy współzałożycieli takich projektów, jak gdzieś tam Cardano, nie wiem, Solana, czy inne, po prostu często pracowała wcześniej w jakimś Microsoftie, w Apple, w jakichś firmach zabezpieczających tam jakieś dobra internetowe, czy użytkowników od strony takiej informatycznej. Po prostu oni często mają doświadczenie z korporacji wielkich, doświadczenie z rynków tradycyjnych i potem przeistaczają to na rynek blockchain, co jest super, szczególnie jeżeli pracowali w największych firmach na świecie, na najwyższych stanowiskach. No i dodatkowo to też jest taka weryfikacja pod względem wiarygodności. Jak wspominałem wcześniej, z reguły, jeżeli ten zespół nie jest wyszczególniony, jeżeli nie da się go znaleźć gdzieś na stronie, no to uciekamy, no bo nie wiemy, kto za tym stoi. Jeżeli po drugie nie możemy zweryfikować tego zespołu, który tam dali jakieś imiona, na nazwisko, albo dali tam jakieś animowane główki, które w ogóle nie przypominają ludzi, no to Raczej jest dziwnie, nie? Raczej coś chcą ukryć, albo nie mają doświadczenia, się im nie chwalą. I słuchajcie, kolejna rzecz, kolejny element to jest roadmap, czyli obecność tego roadmap to jest podstawa na polski mapa drogowa, ale chodzi o to, słuchajcie, o to, jakie funkcjonalności ten ob zespół obiecuje, w jakim mm, kwartale chcą wypełnić poszczególne zadania, poszczególne implementacje zastosować i my jesteśmy w stanie na tym roadmapie obserwować na bieżąco posuwające się po prostu progresywnie efekty. Jeżeli zespół dopełnia obietnic. Są odkaczone. Widzimy gdzieś tam w necie, że to rzeczywiście zostało zrobione. Super, to jest pozytywny znak, że projekt we wczesnym etapie już się stara i gdzieś tam będzie się rozwijał. A jeżeli od samego początku projekt nie realizuje obietnic roadmapy, przesuwa je, zmienia terminy, coś jest nie tak, są to osoby trochę, wiecie, gdzieś tam nie do końca. E, gdzieś tam nie do końca po prostu zbieżne z naszymi oczekiwaniami, prawda? No i trzeba też sprawdzić, czy w roadmapie są rzeczy, które mogą naprawić jakieś istniejące problemy, sprawić, by projekt był jeszcze lepszy. No i czy zespół do tej pory dobrze radził sobie z terminowym dołożeniem obiecanych aktualizacji, to jest to, o czym Wam przed chwilą powiedziałem, prawda? Dlaczego to jest ważne? Pomaga nam w weryfikacji, pomaga nam w zobaczeniu ich planów i po prostu w tym, co gdzieś tam chcą sobą zaprezentować. I na koniec, słuchajcie, gdzie najlepiej szukać takich projektów kryptowalutowych? Wiele dostawałem pytań na temat tego po prostu, z czego ja korzystam, gdzie są nowe projekty, gdzie są nowe listingi, gdzie każda osoba, która ma na przykład paręset dolarów, parę tysięcy dolarów, może sobie zakupić projekt kryptowalutowy, po prostu we wczesnej fazie jego rozwoju często na samym początku, przed właśnie uprzednią weryfikacją. Więc słuchajcie, najbardziej takie, że tak powiem, dostojne i najbardziej takie wiarygodne i weryfikowalne są giełdy. Ja osobiście spośród tych trzech korzystałem z Binance Launchpad, ale tam były dużo mniejsze zwroty na większości coinów. Na Bybitie, wiadomo, że jestem ich partnerem, ale serio, na na przykład Casta projekt, w którym gdzieś tam uczestniczył na przykład The Carl Moon, którego gdzieś tam poznałem w Monako, ten projekt zrobił razem. 40 na All Time High, na Bybicie. zrobiłem na Pulu GENSO KISHI. GENSO było najwyżej wyceniane za chyba dolara 60 coś. Ja je wtedy kupowałem po 2 centy, więc zrobiłem 82 razy na plus. I co najważniejsze, na tym lunchpoolu i lunchpadzie nie ma okresu vestingu, czyli nie ma okresu przydzielania tych tokenów zazwyczaj. Zazwyczaj są one po prostu przydzielane od razu na start dla, dla, nas, dla użytkowników. Możemy je sprzedać w dowolnym momencie w takiej ilości, jak je kupiliśmy. Działa to w taki sposób, że przykładowo na takim Bybicie kupujecie sobie ich tokeny BIT, Stajkujecie i czym więcej macie ich takich rodzimych tokenów z tej platformy, po prostu tym więcej możecie kupić danej e, kryptowaluty na pre na lunch poolu e, czy na jakimś tam listingu potencjalnie, to już później możecie za USDT. I na Binance to działa tak samo: po prostu. Za BNB, kupujecie sobie tych BNB, ileś, stajkujecie je, są różne widełki im macie ich więcej, tym macie większy przydział na lunchpadach, na lunch i możecie ich po prostu więcej kupić. Bardzo fajna sprawa, bardzo przejrzysta. nabajbijcie już tam od 100 200 300 dolarów można zacząć z tym działać. Naprawdę zwroty są czasami fajne. Na przykład z Kastą było tak, że inwestując na przykład 10 tysięcy dolarów w staking tokenów BIT na okres tygodnia kupiliśmy sobie zrobiła ona zrobiła razy 40, za sprzedaliśmy za 1000 dolarów, bo mniej więcej tyle wychodziło i byli w ciągu tygodnia 10% na plus tam 10 tysięcy dolarów, na przykład się robi 11 tysięcy i to są dosyć powtarzalne rzeczy. Są też inne lunchpady, jak z jakiejś CDFI jak gdzieś tam Engine Starter, ale ja obecnie skupiam się na tych giełdowych, bo są najbardziej wiarygodne i cały czas do, jakby dopasowują się do rynku i dają zarobić najwięcej i są najbardziej bezpieczne, według mnie. Wiadomo, kto za tym wszystkim stoi. Link do Bybit'a macie na samej górze, w opisie pod tym filmem. Zarejestrujcie się z mojego linku, też tak możecie się odwdzięczyć, nic nie tracicie, dostajecie tylko nagrody, depozyty na start, kupony, jakieś tam zdrabki często, więc po prostu warto być, bo wspólnie różne rzeczy się dzieją. Więc słuchajcie, podsumowując to wszystko, tak jak myślałem, wyszło około godzina, nawet Jestem dobry w przewidywaniu czasu e, tych prezentacji, tego ile tekstu muszę zawrzeć. Jak wiecie, ja gadam dosyć szybko. Mam nadzieję, że wystarczająco szybko i że wszystko zrozumiecie. E, nie lubię po prostu zbyt wolno przekazywać wiedzy. Mój mózg działa dosyć szybko, naprawdę, i po prostu jestem w stanie gadać, 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 i wam to się gdzieś tam wbija. Nie musicie przyspieszać filmu, chociaż możecie 0,75, znaczy 1,25, to czasami rzeczywiście. Dosyć spoko. Szybkość, dajcie znać, czy w przyspieszeniu mnie też dobrze słychać i po prostu jest to dla Was właściwe do oglądania. Więc podsumowując, szukając projektów kryptowalutowych z dużym potencjałem na wzrosty, należy mieć w głowie parę podstawowych pytań. Po pierwsze, jaki problem rozwiązuje ten projekt? A po drugie, czy moim zdaniem istnieje szansa, że wiele osób w niego zainwestuje? I dalej, do najważniejszych elementów, które trzeba zbadać w nowym projekcie, należą white paper, ekonomika, roadmap i zespół. No i podsumowanie numer cztery. Ten sukces projektu, słuchajcie, będzie zależał od bardzo dużej ilości czynników, których nie sposób zawsze przewidzieć. Możemy jednak zwiększyć swoje szanse na przewidzenie ich. To jest fakt. Najlepsze miejsca do szukania nowych projektów dla osób początkujących to lunchpady oferowane przez firmy takie jak np. Okex, Bybit czy Binance. Ja korzystam z Bybita, wyróbcie co chcecie, ale po prostu przedstawiłem wam, jak to wygląda. Więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Udało Wam się, naprawdę gratuluję. godzinę za nami, mam nadzieję, że szybko minęła, że to była taka pigułka wiedzy. Już druga za kilka tygodni 4, 6, 8 tygodni zależy, jak nam tu zajdzie, jak inne rzeczy będziemy robić, bo ja robię dużo rzeczy naraz. Lanczujemy sklep, lanczujemy gdzieś tam animacje. Wszystko na raz, ale trzeba ciśnąć tym bardziej na Besie. Bessa, słuchajcie, kreuje silnych ludzi, więc ja mam życzę powodzenia i staram się, żeby te prezentacje, te szkolenia były jak najbardziej takie uniwersalne. Jak ktoś to zobaczy za rok, za dwa, za trzy, to większość z tych rzeczy będzie totalnie dalej, po prostu na miejscu. E, będzie dalej aktualna i po prostu warto to będzie wszystko obejrzeć. Przypominam o moich social media. Przypominam, że na czwartym slajdzie macie, czy tam piątym, e, możliwości w jaki sposób chcecie się odwdzięczyć, to tam śmiało. A w następnym odcinku zapraszam Was do tego, jak znaleźć informacje o kryptowalutach, z jakich stron ja korzystam, z jakich informacji, z jakich, z jakich baz danych, z jakich narzędzi. Wszystko w kupie, więc przed nami dużo roboty. Subskrybujcie, nie wyczerpałem tematu, będzie o tym jeszcze więcej w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć.